dobry. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zdarza się, że spędza maturzystom sen z powiek, a mianowicie wyobrażenie matury, na której muszą przedstawić pewne informacje o obrazie. Wydawałoby się proste, a jednak nie do końca. Proszę Państwa, tym razem też pragnę podziękować Szkole Języków Obcych International za użyczenie mi zarówno sali, jak i tej wspaniałej tablicy multimedialnej. Jak widzicie Państwo, większość obrazów możemy dzisiaj oglądać w internecie i ja z tej możliwości skorzystam. Mianowicie wrócę do obrazu, o którym już kiedyś mówiłam, proszę Państwa, a mianowicie jest to obraz Salvadora Dali pod tytułem Kuszenie świętego Antoniego. Mówiłam o nim w odcinku, czy artyści w tekstach kultury preferują obrazowanie realistyczne czy fantastyczne. Tak mniej więcej ten temat brzmiał. Natomiast nie miałam do dyspozycji wówczas takiej fantastycznej pomocy naukowej. Dlatego też dzisiaj chciałabym do tego wrócić, proszę Państwa. Niedawno byłam ze swoimi maturzystami w muzeum i okazało się, że jest to niezwykle przydatne, żeby móc omawiać obrazy tak naprawdę stojąc przed nimi. No ponieważ nie mogę stanąć przed obrazem Salvadora Dali, wówczas tutaj tablica przychodzi z pomocą. Proszę Państwa, zanim wrócimy do tego tematu maturalnego, co powiedzieć o obrazie? Przeciętny maturzysta powie tak. Obraz jest kolorowy, tak, tu widzimy takie kolory, a takie, jakby są tutaj takie dziwne zwierzęta, prawda, które mają bardzo wydłużone nogi, a tu w dole jest święty Antoni i on trzyma krzyż, no i no właśnie, i co dalej, proszę Państwa. Nie mówię tego złośliwie, bo oczywiście jestem przekonana, że znakomita grupa oglądających mnie maturzystów powiedziałaby znacznie więcej. Ja jednak, proszę Państwa, po iluś już tam egzaminach ustnych, których wysłuchałam, wiem, że nawet ci najbardziej inteligentni i najbardziej, proszę Państwa, najświetniej przygotowani, czasami z powodu stresu nie są w stanie sobie przypomnieć pewnych informacji. No i oczywiście czasami jest tak, że Państwo nie wiedzą, w jaki sposób mówić o obrazie. A pierwsza rzecz, której powinniście się nauczyć w czasie lekcji wiedzy o kulturze, to jest na przykład mowa o kompozycji tego obrazu. Proszę spojrzeć. To jest obraz surrealistyczny. Surrealistyczny, ale niemniej kompozycja tego obrazu może być albo otwarta, albo zamknięta. Otwarta jest wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że poza tym, przepraszam za określenie, kadrem jest coś jeszcze. Mimo że obraz jest surrealistyczny, spójrzcie, że tak naprawdę możemy sobie wyobrazić, iż dzieje się to na otwartej przestrzeni. Jaka zatem będzie więc kompozycja? Kolejna sprawa to typ perspektywy. Wiecie bowiem Państwo, że wyróżniamy kilka rodzajów perspektyw w obrazie. Może być to perspektywa powietrzna, perspektywa kolorystyczna, perspektywa zbieżna. Możemy również mówić także o perspektywie odwróconej. Zawsze, kiedy przystępujemy do omawiania obrazu, warto też zwrócić uwagę na gamę barwną. Co powiecie o tym obrazie? Czy ta gama barwna jest tutaj bogata, czy też skromna? Czy też artysta posługuje się pewnymi barwami celowo, czy też nie? Proszę również zwrócić uwagę na to, co jest w centrum obrazu, a co niejako na jego marginesie. Dlaczego akurat to jest w centrum obrazu, a nie coś innego? Proszę też zwrócić uwagę, czy z tego obrazu bije jakiś nastrój, czy bije jakaś niesamowita aura, czy jest tu jakiś przekaz. No i moi drodzy, przede wszystkim szczegóły. Szczegóły są tu istotne. Podczas omawiania tego obrazu z maturzystami zetknęłam się właśnie z tym, że pomijali oni bardzo często szczegóły. Proszę zwrócić uwagę, tematyką obrazu jest kuszenie świętego Antoniego. A czy Państwo zwrócili uwagę na to, że święty Antoni jest nagi? A dlaczego on jest nagi na tym obrazie? Czy może to coś symbolizuje? A tutaj obok jego stopy znajduje się czaszka. Od średniowiecza stosowany w malarstwie symbol ascezy i świętości.
Nad jego głową jest aureola, a w ręku trzyma pospiesznie, można powiedzieć, zbity czy związany drewniany krzyż. To wszystko ma znaczenie. Również to, proszę Państwa, że znajduje się on w tym dolnym roku. Dlaczego, moi drodzy? To już jest oczywiście kwestia Waszego popisu, Waszej inwencji twórczej. Zwracając uwagę na zwierzęta, dlaczego mają takie patykowate nogi? Czy może ma to jakiś związek, proszę Państwa, z tematyką obrazu? Przecież te zwierzęta mają uosabiać pokusy. Na swoich grzbietach niosą więc coś, co może być zasadniczo takim symbolem pokusy. Złoto, kobiety, bogactwo. Ale co zwisa z końskich kopyt? Co to jest? Błoto? A może piekielna smoła? Przecież wiadomo, że święty kuszony jest przez siły nieczyste. A propos tego, zwróćcie uwagę, że wraz z nadchodzącymi pokusami jednocześnie zaciemnia się niebo, przychodzą ciemne chmury, a tym bogactwem, tą prawda, erotyką, pokusy starają się zasłonić światło. Przecież światło też może być symboliczne, proszę Państwa. Światło bowiem może symbolizować Boga. Proszę zwrócić uwagę, święty Antoni wyciąga ten skromny krzyż, a ta pierwsza pokusa, taka najbardziej, można powiedzieć, robiąca wrażenie, odwraca się z obrzydzeniem od tego człowieka z tym prostym, skromnym krzyżem. A zatem jego walka duchowa odnosi ostatecznie zwycięstwo. A dlaczego jest on nagi? Moja sugestia. A proszę Państwa, czy nagość nie oznacza niewinności? Czy kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy nadzy? Prawda? A druga kwestia, że może nagość symbolizuje to, iż nie ma on niczego do ukrycia. A zatem, proszę Państwa, pamiętajmy, o czym powiedzieć. Kompozycja, perspektywa, no i oczywiście, proszę Państwa, gama kolorystyczna. Proszę też powiedzieć, co dostrzegacie. Proszę zwrócić uwagę na szczegóły, które grają rolę. Może ma to jakiś związek z tematyką obrazu. Proszę również zwrócić uwagę, że ma to jakiś na pewno związek z tematem, który dostajecie, bo nigdy na maturze nie ma tak, że tylko obraz macie omówić. Ten obraz pojawia się jako ilustracja do jakiegoś zagadnienia, którym macie się zająć. Tu oczywiście obraz jest w konwencji fantastycznej. Natomiast możemy oczywiście spotkać obrazy w konwencji realistycznej. Tak jak powiedziałam, obrazy bardzo często trafiają się na maturze, na przykład ubiegłoroczny temat, a więc to, w jaki sposób twórcy dzieł kultury przedstawiają władców. No i w tym wypadku, proszę Państwa, ten obraz. Proszę się przyjrzeć dokładnie temu obrazowi. To znakomity przykład tego, czy tutaj możemy mówić w przypadku obrazów o tym, czy obraz jest statyczny, czy też dynamiczny. Poprzedni przypadek, czyli Salvadore Dali, no oczywiście obraz był dynamiczny, natomiast tutaj mamy pewnego rodzaju statykę, bowiem bohater przedstawiony w dziele Marcello Bacciarellego jest tutaj posadzony, prawda, najprawdopodobniej przed jakimś biurkiem, w takiej pozie zadumania, w takiej pozie refleksji. Proszę spojrzeć na jego wzrok sugerujący, że właśnie w tym momencie bardzo się namyśla. I proszę Państwa, przypominam maturalny temat, czyli w jaki sposób twórcy dzieł kultury przedstawiają władców. Co możemy powiedzieć o tym obrazie? No oczywiście kompozycja tutaj, proszę Państwa, jest dla nas czytelna, mianowicie w centrum tego obrazu znajduje się król. Jak widzicie, król wcale nie nosi jakichś królewskich szat, przecież jest jeszcze inny portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w takim pełnym, można powiedzieć, w pełnym ubiorze typowym dla królów koronnym. Tutaj raczej jest to taka szata, powiedzielibyśmy, noszona może pod wieczór, tuż przed jakimś spoczynkiem, sugerująca, że w tym momencie władca niejako może spędzać czas prywatny, aczkolwiek barwa, która symbolizuje władzę, na tym obrazie również się znajduje. Proszę zwrócić uwagę na ten tutaj czerwony kolor, spod którego wysłania się globus, prawda? Światło na tym obrazie, moi drodzy, pada z tej strony. Zwróćcie uwagę, że ja celowo mówię o świetle, ponieważ jednocześnie w tę samą stronę zwrócony jest wzrok naszego króla.
Widać kawałek ramy okiennej, w której widzimy niebo. Tutaj oczywiście to zależy od Waszej interpretacji, czy jest to niebo nocne, w którym jakaś chmura przesłania blask księżyca. Możemy tutaj dokonywać różnych interpretacji. Ja na przykład osobiście wolę myśleć, że król, patrząc w to niebo, które być może właśnie w tym momencie jakiś blask światła przebija się przez chmury, przez obłoki, jednocześnie symbolicznie dostrzega świetlaną przyszłość naszego kraju. No ale oczywiście szczegóły na tym obrazie. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest korona królewska spoczywająca na jakichś dokumentach. Tutaj widać kałamarz, może właściwie z piórem, ale w środku tej korony władca postawił symbol czasu, czyli klepsydrę, symbol upływającego czasu. Jak zatem nasz władca jest tutaj przedstawiony? Jako człowiek refleksyjny, człowiek mądry, człowiek, który jednocześnie dostrzega świetlaną przyszłość swojego narodu. Nie jest przywiązany tak bardzo do insygniów władzy, żeby je mieć na sobie w trakcie portretowania. Proszę zwrócić uwagę, czerwień, korona, to wszystko znajduje się obok i jednocześnie jest świadom upływającego czasu. Świadom tego, że ta przyszłość jest już tak naprawdę niemal osiągalna. Być może świadom tego, że cała jego władza wcale nie skupia się wyłącznie na tym, żeby być jedynie takim dumnym, reprezentacyjnym władcą. On skupiał się przecież, Stanisław August Poniatowski, bardzo promował polską kulturę, bardzo promował edukację i może właśnie tutaj tego symbol odnajdujemy. Ale skoro mowa o wizerunkach władców, o wizerunkach królów, to pamiętajcie, proszę Państwa, że najczęściej w temacie związanym z tekstem ikonicznym, czyli tak jak tutaj z obrazem, macie do podania dodatkowe przykłady z literatury. Przypominam, że portret władców możecie też znaleźć w takich popularnych lekturach jak Król Edyp Sofoklesa, czy też Macbeth autorstwa Szekspira. Dziękuję.